Witam wszystkich na wspólnej modlitwie i medytacji w intencji stabilizatorów Ziemi, zasilenia ich pozytywną energią, tak aby wszystkie połączyły się jednym promieniem złotym, boskim, pozytywnym, tak żeby emanowały prawdą, miłością, szczęściem, aby służyły wszystkie istotom, które są na Ziemi, całej naszej Ziemi, aby stabilizowały naszą przestrzeń w miłości, w prawdzie, w doskonałości, stabilizowały klimat na Ziemi i całą zmianę, jaka jest na Ziemi. Oraz druga część medytacji to zmiana, która jest potrzebna w bazach, które zostały wybudowane pod Ziemią. To, co tam się odbywa, nie służy ludziom, dlatego chcemy zamienić energię na prawdę, miłość, doskonałość, szczerość, rozpuścić wszystko to, co nie służy Ziemi, nie służy ludziom. Niech to wszystko zostanie zmienione, rozpuszczone i niech ta część naszej Ziemi zostanie wreszcie pokazana ludziom. Niech istoty, które tam są zniewolone, zostaną też pokazane ludziom, niech wyjdą z prawdą o tym, co tam się dzieje. Niech to wszystko wreszcie zacznie służyć naszej kochanej planecie i istotom, które na niej mieszkają, ludziom. Żeby to było, emanowało energią prawdy, miłości, doskonałości, tak jak mówiłem i prosimy o to właśnie. Szczególne podziękowanie chciałbym przesłać Philowi Schneiderowi, osobie, która publikowała wiadomości na temat tych baz pod ziemią. Sam je budował zresztą i później wiedział, że służyły przeciwko ludziom. Rzeczy nie były budowane dla dobra ludzi, dlatego opublikował to wraz ze swoimi przyjaciółmi. Oczywiście za prawdę jego dusza przyjęła poświęcenie, tak więc przeszła na drugą stronę, jest po drugiej stronie. Ta prawda została mocno, mocno sfałszowana w internecie, ale część tych wiadomości jeszcze jest w internecie. Tak więc tutaj podziękowania dla Fila. Słyszę nas po drugiej stronie, także mam nadzieję, że bardzo sobie szybko zejdzie za to, że wykonał taką pracę dla dobra ludzkości i podzielił się prawdą. Zejdzie sobie na zmianę na Ziemi, jak już będzie wszystko pięknie odrobione, naprawione. Także to jest podziękowanie dla niego, szczególne podziękowania. Kochani, jak wiecie, śmierć nie istnieje, jest tylko przejście na drugą stronę, więc po drugiej stronie oni nas widzą, my czasami też ich widzimy, tak więc słyszą nas na pewno. Więc chcę, żeby wiedział, że w momencie, kiedy jest praca, jest energia na to, żeby wykonać tą pracę, są ludzie gotowi wykonać tą pracę, to żeby te istoty wiedziały, że te poświęcenie nie było daremne, żeby wiedziały, że ten trud ich nie poszedł na darmo. Dlatego podziękowania dla tej cudownej istoty. Kochani moi, jeżeli chodzi o oczyszczania, to jestem na 12, zaczynam 12 luty, także proszę o cierpliwość, przybywa was coraz więcej was się budzi. Portal dla obudzonych to www.obudzeni.com, grupy na Facebooku to obudzeni.pl, obudzeni.com. Jest też grupa, którą założyłem ponad dwa lata temu, ta pierwsza, Nasz Nowy Świat, ona dalej sobie funkcjonuje, tak więc też można korzystać z wiadomości na tych grupach. Oczywiście są tam też informacje, można się dzielić informacją, łączyć się, pisać. Jest też forum Obudzeni Info, z którego możecie korzystać. Ponieważ mam trudności z kleieniem tych napisów na swoich filmach, dlatego po prostu będę przypominał o tych grupach, abyście korzystali z ich wiadomości. Kochani, ostatni mój film wywołał dość dużo kontrowersji. To jest film na temat papieża Franciszka, Angeli Merkel i tego, co się dzieje na świecie. Chciałem powiedzieć, że ja też jestem uczniem i każda rozmowa z ludźmi, z cudownymi duszami uczy mnie i rozszerza mój światopogląd. I to, co kiedyś wydawało mi się oczywistością, teraz już taką oczywistością nie jest. I bardzo się z tego cieszę, że mój światopogląd jest poszerzany poprzez rozmowy z ludźmi, z innymi duszami. I dzisiaj też, oczyszczając jedną z osób, dostałem kolejną wiadomość, jak to wszystko jest skonstruowane, jak ten nasz świat jest skonstruowany i niekoniecznie to tak wygląda, jak nam powiedziano. Dlatego rozumiem, że jeżeli mówi się, że coś wykonuje pracę dla dobra Ziemi, a jest określone jako złe, no to ludzie mogą mieć problem ze zrozumieniem tych rzeczy i tych osób. Ale tak jak powiedziałem, nie patrzcie króciutko,
spójrzcie szerzej, zacznijcie patrzeć od zakończenia, czyli do czego to zmierza, do tego złotego wieku na Ziemi. I chciałbym powiedzieć wszystkim tym, którzy nie zrozumieli tamtego filmu, że kochani, ja nie jestem za NWO, nowym porządkiem świata. Nie, jestem za złotym wiekiem na Ziemi. I do tego zmierzamy. Ta przepowiednia trzyma mnie tutaj i tą przepowiednię chciałbym, staram się wykonać. I to, do tego należy moje zadanie. NWO to jedna z dróg, która prowadzi do zniewolenia ludzi. I skoro ja wiem doskonale, do czego to prowadzi, no to jak mogę rozszerzyć wiadomości na jej temat? Ja tylko pokazuję informację, że jest taka droga i trzeba zrobić wszystko, żeby nasza praca nie skręciła w tamtą drogę i żeby tym rządzącym, którzy wybierają już z rozumu, bo NWO to nie jest wybór świadomy ludzi, kochani, to nie jest przepowiednia, że będzie tak źle. Kiedy pewne przepowiednie zostały wykonane, to teraz mamy dwie drogi. Dać się zniewolić, tutaj przez rozumy innych istot, lub skręcić i stworzyć złoty wiek na Ziemi. I te wspólne modlitwy, wspólne medytacje, mój kanał, medytacje, filmy, to co robię poza kanałem, oczyszczania, pomagania, uzdrowienia, wszystko tworzy właśnie ten wspólny, piękny świat, do którego zmierzamy. I o to tu chodzi. Natomiast wiadomości, fakty, światopoglądy, no zmieniamy. Po to jest nowy dzień, żeby się zmienić i uczyć od nowa czegoś nowego. I cieszę się, że jest mi dane się uczyć i jest nam dane poznawać nowe fakty, wydarzenia na Ziemi. Ponieważ, jak widzicie, mamy czas pracy i medytacje i modlitwy skręcają już na czas pracy. Ukonkretyzowują się dokładnie do czasu i miejsca. Tak jak było z asteroidą, znaczy z tym ciałem niebieskim, to nazwali asteroidą i to, że zostało odbite. Wiem, mówiłem, że będą leciały następne. No i ostatnio wczoraj widzieliście fajerwerki na niebie Wielkiej Brytanii, dlatego że jeszcze będą spadały i tego będzie jeszcze dużo. Natomiast no, ten pasz Ziemi jest mocno wzmocniony. Teraz chodzi o stabilizatory Ziemi, czyli o czakramy Ziemi, które są połączone z mniejszymi stabilizatorami. To tworzy taką piękną siatkę na Ziemi. Dzięki temu możemy tutaj stabilizować, możemy grawitację. Mamy zupełnie inną przestrzeń do życia, tak bym to nazwał. Stabilizuje się wszystko, fauna, flora, my, anomalie pogodowe i pogoda, wszystko jest dzięki nim utrzymane w harmonii z pozostałą częścią Ziemi, tak? Więc i z kosmosem oczywiście też. Wszystko to jest nam pokazane, tylko że ludzie nie chcą w to wierzyć. I stabilizatory Ziemi ważne, żeby były wszystkie naładowane energią pozytywną. Właśnie tą boską energią, która pochodzi z boskiego źródła, tą doskonałością. Teraz jest różnie na Ziemi i dlatego chcę ukierunkować tą medytację i tą modlitwę właśnie w stabilizatory Ziemi. I Grześa Dzwonki Sławińskiego na misy online możecie posłuchać, też innej muzyki, którą Grześ tworzy. Grześa Dzwoneczki będą dołożony do medytacji, tak abyśmy rozpuszczali wszystko to, co jest w bazach, abyśmy ukierunkowali cztery żywioły, które rozpuszczą i zamienią częstotliwości w tych urządzeniach, które oni używają przeciwko nam. Po to one będą dodane do medytacji, tak więc medytacja będzie z dzwoneczkami Grzesia i później oczywiście te dzwoneczki opublikuję też, gdybyście chcieli sami w medytacji sobie słuchać. Także Grzesiu, serdeczne dzięki za to, za tą muzyczkę, bo jest po prostu przepiękna i wiele, wiele osób Ci dziękuję za to wszystko. W takim razie myślę, że wszyscy, którzy mieli dołączyć, są z nami. Przejdę teraz do odczytania modlitwy, która jest uzupełniana o kolejne prośby. Postaram się czytać wolno, zgodnie z Waszymi prośbami. Boże, Ty nas stworzyłeś i obdarzyłeś nas swoją mądrością, miłością, szlachetnością, dobrocią, błogosławieństwem. Obdarzyłeś nas cudowną planetą, wolną wolą, wyborem między światłem i mrokiem. Stworzyłeś wszystko, co znamy i co dopiero poznamy. Przysłałeś nam prawdę, miłość, szczęście, radość,
uśmiech. Wiele dróg, którymi podróżujemy, aby poznać nasze serca, nasze dusze, język pełen miłości, język pełen poszanowania bliźniego i całej istoty stworzenia, którą się z nami dzielisz. Dziękujemy Ci za wszystko, czym nas obdarzasz i za Twoje błogosławieństwo. Teraz, kiedy widzimy i czujemy budowanie nowego, wolnego, cudownego arcydzieła, kiedy fundamentem budowania nowego świata staje się prawda, proście, a będzie Wam dane. Prosimy Cię, abyś podczas tej budowy nowego, wolnego świata wlał w nas wiarę, odwagę, siłę, błogosławieństwo, mądrość i połączył nas wspólnym językiem, który poprowadzi nas do prawdy, wolności, jedności, miłości, jaką Ty darzysz wszystkie swoje dzieci. Prosimy Cię, aby nasza jedność, nasza wspólna siła zbudowała nowy, cudowny świat i rozpoczęła złotą erę na Ziemi i we Wszechświecie. Prosimy Cię, aby Twoja pomoc była zawsze z nami, kiedy będziemy budować Twoje arcydzieło oparte na prawdzie, miłości, poszanowaniu bliźniego. Pragniemy być wolni od chorób, podziałów, cierpienia, głodu, niesprawiedliwości, systemu, fałszywej władzy, niewolnictwa, trucizn, mroku, zniewolenia pieniężnego. Pragniemy i prosimy o rozłożenie płaszcza ochronnego dla istot dobrej woli i nad ziemią. Prosimy o ochronę przed każdym niebezpieczeństwem z kosmosu. Prosimy o odparcie energii negatywnych, kierowanych do nas w naszym codziennym życiu i w kierunku naszej planety. Prosimy o uwolnienie od wszystkiego, co zostało stworzone pod ziemią przeciwko ludziom. Prosimy o odkrycie tego, co zostało zbudowane pod ziemią. Prosimy o uwolnienie naszych umysłów od kontroli, programów, wirusów, naukowych doświadczeń. Prosimy o uwolnienie nas od wszystkich broni, które używane są przeciwko nam. Prosimy o światło i wolność dla każdej istoty na tej planecie. Prosimy o jedność wszystkich rządzących na tej planecie, aby połączyli się w prawdzie z wszystkimi ludźmi i posługiwali się wyłącznie językiem pokoju, serca i szacunku, i aby ich droga zmierzała do zbudowania nowego, wolnego, pięknego świata, aby budowali złoty wiek na Ziemi. Prosimy o uwolnienie nowych energii i technologii opartych na idealnej harmonii z naturą, planetą i jej mieszkańcami, tak aby budowały i wzmacniały pokój, jedność, równość i wolność. Prosimy o zdrowie i odbudowę naszych ciał w idealnej harmonii ducha i materii. Prosimy o to, aby wszyscy ludzie zrozumieli swoje nauki i pobudki, jakie teraz do nich płyną, i aby otworzyli swoje serca i tym sercem kierowali się w życiu. Prosimy o to,
aby wszyscy ludzie uwierzyli i docenili siłę, jaka jest w nich samych, i tą siłą budowali swoje zdrowie, szczęście i złoty wiek na ziemi. Prosimy o to, aby upadły wszystkie przepisy i prawa, które nie służą ludziom. Prosimy o jedność wszystkich istot na tej planecie. Prosimy o jeden wspólny język dla wszystkich istot, płynący z serca, duszy, oparty na prawdzie i szacunku do całej istoty stworzenia. Prosimy o wspólnotę serc, która połączy wszystkie istoty w miłości i wzajemnym poszanowaniu. Prosimy o miłość bezgraniczną, którą obdarzasz nas codziennie. Prosimy o zamknięcie świata wyboru między mrokiem a światłem. Prosimy o pokój i jedność w sercach, jedność w państwach, jedność w narodowościach, jedność w religiach, jedność na ziemi i we wszechświecie. Prosimy o zbudowanie świata opartego na tym, co niesie ze sobą Twoje światło, miłość, opieka. Prosimy o połączenie z naszą kochaną planetą, abyśmy mogli jej słuchać i razem współistnieć. Prosimy o uwolnienie świadomości wszystkich istot na Ziemi, aby wspólnie budowały nowy świat. Prosimy o powrót wszystkich istot na drogę światła, miłości, poszanowania, prawdy. Prosimy o wszystko to, co dla nas przygotowałeś w swojej hojności, szczodrości, miłości, aby ten czas pełen szczęścia, radości, uśmiechu, wolności nastał jak najszybciej dla wszystkich Twoich dzieci. Prosimy o spełnienie naszych modlitw, medytacji, marzeń, intencji, jakie codziennie do Ciebie zanosimy, aby zmiana, jaką widzimy, zaistniała na ziemi. Niech Twoja opieka jest nad każdym z nas i niech wszyscy mamy tą świadomość, że jesteśmy dziećmi jednego Ojca i pochodzimy wszyscy z jednego źródła. I niech tak się stanie. Przejdę teraz do medytacji. Kochani, bardzo ważną rzeczą w medytacji jest oczyszczenie przed medytacją. Wiele z Was pisze do mnie, że ma jakieś zaburzenia podczas medytacji, dlatego że no tak naprawdę nie sprawdzali własnej przestrzeni, nie wiedzą, czy ona jest zainfekowana, czy nie jest zainfekowana. Więc w momencie, kiedy łączą się z drugą stroną, w tym momencie może dojść do pewnych zawirowań. Dlatego proszę Was bardzo, żebyście wszyscy, nawet ci, którzy uważają, że są w porządku, że są oczyszczeni, wiadomo, że nowy dzień przynosi nowe wydarzenia na Ziemi i każdy z Was może być podłączony pod jakieś wydarzenie, które wywoła w nim irytację, te niskie wartości i wtedy trzeba się oczyszczać z tych wartości. Wiele razy ja sam, diagnozując ludzi, biorę na siebie wiele z tych istot, które tam podróżują przy tych ludziach. Wiele z tych istot walczy, próbuje przetrwać, próbuje mnie zainfekować, więc też korzystam z oczyszczania. Często w grupie medytacyjnej u Ani Mikulskiej wzajemnie siebie oczyszczamy nawzajem, tak, albo ładujemy się energią. No dbamy o siebie po prostu i to jest bardzo, bardzo ważne, żeby to robić przed medytacją, żebyście mogli w odprężeniu, w spokoju medytować i przejść dalej. Dlatego teraz każdą medytację zacznijcie od oczyszczania. Oczyszczanie robi się tak, jak podałem w filmie, samooczyszczanie. Zamykamy oczy, nad nami jest boskie światło, boskie źródło, z którego przechodzi promień i proszę o boskie światło, boski promień, o boską doskonałość, która wypełni moje ciało,
wartościami światła i niech odpadnie ode mnie wszystko to, co mi nie służy, cała negatywna energia i niech odejdzie ode mnie wszystko to, co stoi przy mnie negatywnego, złego, co ogranicza moje jestestwo, co nie służy mi w moim rozwoju, w doskonałości. Kochani, później przechodzimy do proszę o opiekę i ochronę. To bardzo ważne, żeby powiedzieć to przed medytacją. A teraz zajmę się medytacją. Ukierunkowujemy ją do pracy. Tak więc zajmijcie wygodne pozycje. Zamknijcie spokojnie oczy. Przenieście się we wspomnienie, gdzie byliście szczęśliwi, radośni. Jesteś spokojny, odprężony, zrelaksowany. Twoje ciało odpoczywa, a ty wraz z nim. Odpływają wszystkie naprężenia, wszystkie wątpliwości, cała niepewność, całe zdenerwowanie, wszystkie lęki i obawy. Zostaje tylko spokój, harmonia. Umysł jest wyciszony, skupiony na jednej myśli, na jednym wspomnieniu. To wspomnienie jest szczęśliwe, radosne, pełne spokoju i harmonii. Oddech jest spokojny, umysł, serce, oddech, ciało i dusza są w idealnym połączeniu, w idealnej harmonii. Wasze ciała są zrelaksowane, odpoczywają, a przed oczami macie tylko jedną myśl, jedno wspomnienie, które będzie podążać za moim głosem. Jesteście w swoim wspomnieniu, w cudownym, pięknym miejscu, gdzie czujecie się bezpieczni, spokojni, odprężeni, zrelaksowani. Teraz spójrzcie w górę. Nad wami pojawia się piękne, białe, boskie światło. Patrzycie w to piękne światło. Ono nie razi, jest ciepłe, cudowne. Wyłania się z niego piękny, cudowny promień, który łączy się z wami, wypełnia waszą głowę, tułów, nogi, łączy się z ziemią, napełnia was energią doskonałości, szlachetności, dobroci, szacunku, miłości. Ta energia was rośnie i rośnie. Napełniacie się doskonałością, oczyszczając swoje ciało, oczyszczając całą waszą przestrzeń. Wasze ciała stają się idealne, piękne, czyste, nieskalane. Ze źródła czerpiemy odwagę, siłę, aby wykonać pracę, aby wykonać dzisiejsze zadanie, aby pomóc ludziom, pomóc Ziemi,
aby zbudować nową, złotą erę na ziemi, erę pokoju i wolności. Ładujecie się tym promieniem, tą energią. Wasze ciała stają się coraz większe i większe. Teraz spójrzcie dookoła. Widzicie piękny, czysty, nieskalany świat. Podchodzą zwierzęta. Są piękne, zdrowe. Możecie iść wśród nich. Są w pokoju, w miłości, w idealnej harmonii z waszymi sercami. Nad wami jest błękit nieba. Świeci cudowne słońce. Jesteście w idealnym świecie, w idealnej harmonii. Ten świat wyznacza bicie waszych serc, rytm waszych serc. Teraz przeniesiemy się w miejsce, w którym połączymy wszystkie nasze serca i w którym przekażemy energię, energię doskonałości. Do stabilizatorów, które wszystkie będą nią emanować. Niemożliwe staje się możliwe i spokojnie odrywacie się od ziemi. Potraficie latać jak ptaki. Przemieśćmy się wszyscy. Polećmy do Krakowa, na Wawel, gdzie jest jeden z czakramów Ziemi, jeden ze stabilizatorów Ziemi. Jesteśmy nad Wawelem, w Krakowie, spokojni, bezpieczni, odprężeni. Pełni siły, odwagi i boskiej energii. Widzicie z góry Wawel, miejsce pod nim, to miejsce, gdzie jest stabilizator Ziemi, jeden z wielu. Jest on połączony ze wszystkimi. Wystarczy, że naładujemy go swoją energią, przekażemy mu swoją energię. Energię naszych serc, energię pokoju, prawdy, miłości, a On przekaże je wszystkim innym. Niemożliwe staje się możliwe i wszyscy razem, wspólnie otwieramy nasze cudowne serca. I przesyłamy złotą energię prosto do Wawelu, prosto na Wawel. Ona przechodzi przez ziemię i trafia w stabilizator energii. Ładuje go. Przekazujemy szlachetność, dobroć, prawdę, miłość, doskonałość, pokój. Nasze ciała falują w rytmie naszych serc, a promień zasila ten stabilizator. Teraz powoli
Podlećcie do góry tak, aby zobaczyć naszą Ziemię z kosmosu, jednak ciągle wysyłając promień w to samo miejsce. Jesteście w kosmosie, cały czas przesyłając energię do Ziemi. Widzicie, jak ta energia złota pod Ziemią pięknie się rozprzestrzenia. Jak wędruje od jednego stabilizatora do drugiego. Jak tworzy piękną, złotą sieć energii pozytywnej. Nasza Ziemia przypomina piękną, złotą kulę, która usiana jest złotymi perłami połączonymi ze sobą, jakby założono na nią siateczkę ze złotych pereł, które są pod ziemią i które teraz wszystkie będą pomagać Ziemi i wszystkim istotom, które są na Ziemi. Cały czas przesyłamy tą cudowną energię. Przekażmy jej jak najwięcej, aby ustabilizował się klimat na Ziemi, aby zagościła prawda na Ziemi, aby powstała równość na Ziemi, aby rozpuściło się wszystko to, co dzieli ludzi, co odłącza ich od boskiego źródła, co odłącza ich od planety. Niech te złote, piękne kule emanują energią prawdy, energią doskonałości. Niech emanują tylko energią z boskiego źródła. Niech rozpuści się wszystko to, co ich blokuje, co zakłóca ich pracę. Niech każdy z nich zostanie uwolniony i napełniony energią doskonałości. Teraz przenieśmy się nad Wielką Brytanię do Stonehenge, nad te ruiny. Niemożliwe staje się możliwe. Potrafimy szybko przemieszczać się nad ziemią. Jesteśmy nad Wielką Brytanią, nad ruinami. Pod nimi jest jedna z baz. Wszystkie one są połączone. Dlatego możemy przesłać energię do jednej, a ona rozpuści wszystko to, co nie służy ludziom. Wszystko to, co jest w innych bazach. Niech każdy z nas otworzy swoje serce i skieruje złoty promień w ruiny. Niech ten złoty promień doskonałości zmieni kolor na biały, na kolor czystości. Niech te promienie przejdą przez ziemię, przez ruiny i zaczną podróżować w tym,
to zostało zbudowane pod ziemią, a co nie służy ludziom. Niech nasza energia, energia czystości, prawdy, rozpuści wszystko to, co nie służy ludziom. Niech rozpuści wszystkie urządzenia. Niech zamieni wszystko to, co się je, dezinformacje na prawdę. Niech pozwoli wszystkim istotom, które chciałyby opuścić to miejsce, na to, aby odeszły i żyły w prawdzie, pokoju, czystości. Wypełnijmy tą przestrzeń energią czystą i niech wszystko to, co tam jest i co nie służy ludziom, zostanie zamienione na energię pozytywną. Niech wszystko to, co znajduje się w tych bazach, zacznie służyć ludziom, zacznie służyć planecie. Niech energia czterech żywiołów, które w nas podróżują, zamieni wszystko to, co tam się znajduje, na energię pozytywną, na energię prawdy. Przepuśćmy przez nasze serca dźwięki żywiołów, które zmienią częstotliwości, wibracje negatywne na wibracje pozytywne, na wibracje szlachetności, prawdy, czystości, doskonałości. Niech te dźwięki teraz płyną przez nas.
teraz wróćmy na plażę do swojego wspaniałego wspomnienia, w którym byliśmy szczęśliwi, radośni, do swojego idealnego świata. Przyszedł czas końca tej podróży. 3, 2, 1. Otwieramy oczy i wracamy do rzeczywistości. Kochani, dziękuję za wspólną modlitwę, medytację. Oczywiście za wszystkie błędy przepraszam językowe, ponieważ jest to podane z góry. Ja tego interpretuję, to co mi się wyświetla, to co płynie. Wierzę, że kolejny raz zamienimy fałsz na prawdę i że wyjdzie ta prawda. Następna medytacja w przyszłym tygodniu to prezent na święta, czyli medytacja dotycząca zdrowia, dotycząca rozpuszczenia wszystkich chorób. Grześ już przygotował dzwonki. Są cudowne. Mam okazję ich odsłuchiwać wcześniej niż wy, kochani, ale one są przygotowane pod medytację, wypuszczane adekwatnie do czasu i miejsca. Chodzi o to, żebyśmy pozbywali się chorób, żeby rozpuszczać wirusy, bakterie, choroby, żeby stabilizować swoje ciała w idealnej harmonii. Zostało nam to przysłane i postaram się w przyszłym tygodniu, chyba już na żywo, zrobić medytację zdrowia, medytację dla nas wszystkich. Tak więc dziękuję kolejny raz za wspólne spotkanie i do zobaczenia w następną sobotę.